Witamy w podcaście na martwo z tej strony Ada, a za mną jest Mateusz Wejcha przełóż okay. nie będziemy nic skomentować co się dzieje bo nie wiem co się dzieje, bo już jest prawie koniec marca a my to nagrywamy na początku marca więc... tak, ale mamy nadzieję, że wszystko jest, że jest spokój na świecie tak, że no nie, pokój na świecie pewnie nie będzie, bo no niestety jest, trzeba mm. pamiętać o Palestynie, o Syrii, mm. o Jemenie, o tych wszystkich krajach, tam gdzie, no niestety... No naszym światem jest najbliższa Europa, więc tak, no, dlatego no, to, to mam na myśli, To ale... jest najbardziej dotkliwe dla nas, dlatego na tym się skupiamy tak naprawdę, nie? Ale... Niestety... No. Peace and love. Dzisiaj odcinek, do którego zainspirowała mnie nowa książka y, Johna Douglasa, czyli Huntera Takim chłopaku, co się nazywał Robert... Chambers Junior. Jak ktoś jest juniorem, to jest uprzywilejowanym dupkiem z reguły, wow. ale on Akurat nie miał ojca, więc w sumie. A w Polsce to chyba nie jest modne, żeby tak nazywać dzieci no, po to kolei. No, wieśniackie, co nie ma im imion? W no, Moim zdaniem to jest wieśniackie, co imion mało jest, żeby wymyślić nowe. Mi się wydaje, że w Polsce po to jest to drugie imię, żeby tam sobie ewentualnie wsadzić. No, ale u nas to takie... najczęściej u mnie w rodzinie to się po jakichś dziadkach dajesz, coś, nie? Ja, no, po Ja dostałam po, po Magdzie Gessler. Na pewno. <laughs> Też tak myślę. Zadzwonię zaraz do twojej mamy ja i zapytam tak się. Logiczne. Nie, ja mam na imię Mateusz, bo to oznacza dar Boży, niestety. A, a Boży dar. Um, stało się. Nie wiem, co znaczy Ada, ale sprawdzę sobie. Teraz my jesteśmy zaintrygowane. Aha, osoba z pochodząca z Hadry. Hadri. Z jakiegoś miasta we Włoszech. <głos> <głos> Czyli mój imię nie oznacza nic w skrócie nice no, ale o, 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 uwaga, Sorry. słuchajcie, to oh. jest dobre zdanie Adrianna to wyjątkowo uparta kobieta zapatrzona w siebie wszystko się zgadza i niestrudzenie zmierzające do celu to jest taka prawda widzisz, widzisz? to jest prawda <śmiech> <śmiech> nie <kłamie. śmiech> A może wy chcecie, żebyśmy porozmawiali o horoskopach, czy coś? O, tak! Ok, wpisałem Mateusz w Google i pierwsze, co mi wyszło, to mateusz.pl i to jest najstarszy polski port portal religijno-społeczny. Święty Mateusz. Działa oh, nieprzerwanie apostoł. od 96 roku. Ja przepraszam, ja działam od 95. Nieprzerwanie. Nieprzerwanie działam. No, więc Robert Emmet Chambers Jr., Urodził się 25 września 1966 roku i był wagą. Uwaga! Ja jestem wagą, ale nie lubię innych wag. No. Ja nie mam pojęcia. Ja lubię wszystkich ludzi. Ja nie lubię, póki nie udowodnię, że powinnam ich lubić. I był wychowywany przez swoją matkę, Phyllis, która była irlandzką imigrantką i pracowała jako pielęgniarka w Nowym Jorku. Mimo, że. Nie mieli za dużo pieniędzy. To jego matka harowała jak wół, żeby on mógł uczęszczać do najlepszych, prestiżowych szkół. No bo za takie się płaci. I brawo dla niej. Chciała jak najlepiej dla swojego dziecka. No chciała no? jak Logiczne. najlepiej, no. Jednego miała takiego oseska i... Tak, rodzynaczek mój, mały Nunio, jedynaczek. Mał... Mały robercik. Mały robercik, małe łapki, zapadnięte boczki, niunio mój kochany, ojojoj, ojojoj. Skąd oj. ten tekst? Ale wśród swoich rówieśników czuł się inny. Miał słabe oceny, nie radził sobie w tych szkołach. Kurde. I miał takie antyspołeczne zachowanie. Jak kradzieże, branie narkotyków no w takich szkołach, no to tam wszyscy są tacy on bunkę przez bibunkę. Mają bogatych rodziców w ogóle, A on jest taki wiesz. Tak, a oni tam nie jak we euforii, czy coś? Że wszyscy narkotyki, czy coś. Co? Nie? Wszyscy ze wszystkimi tam narzucują. Y Wy mi powiedzcie, czy w polskich szkołach takich prestiżowych? Dzieje się takie rzeczy jak w euforii. No tacy, jest jakaś patologia zawsze w takich szkołach, ale to jest mała grupka. Ja nie wiem, ja po prostu, bo ludzie często komentują, szczególnie z Ameryki oczywiście, że to jest takie, jakby oni własne życie widzieli, nie? Tak. Ja jestem w takim ciężkim szoku. Tak, jak oglądałam zmierzch, to też jakby własne życie widziała. Bo u nas to co najwyżej nie wiem tabakę mieli, Wciągają, no. no wciągali tabakę, czy tam, nie wiem, czy żuje się. Ja nigdy nie chciałam no, tej tabaki. Na najbardziej hardkorowe to chyba trawa, co nie jest w ogóle o, Trawa więc... była. Też i wysadzali e, kibel petardami, nic więcej. Y, ale to zależy od miejsca. Nowy Jork to jest bardzo takie, wiesz, że tam wszyscy chcą jak najlepsi być, jak do naj jak najlepszych później szkół się dostać i w ogóle, nie? To nie są takie osoby, które wiesz, na odwygią, nie? tylko idą na Harvard i w końcu. Choices were made. No. W końcu udało mu się nawet dostać na Uniwersytet Bostonu, gdzie po semestrze został poproszony o odejście w związku z aktywnością kryminalną ukradł się na przykład kartę kredytową, no to sorry, ale wow. no i nie potrafiąc utrzymać stałej prasy, kontynuował kradzież, no bo z czegoś się trzeba utrzymać, tak? I pewnego dnia otrzymał od policji wezwanie na posterunek za zakłócenie porządku publicznego w barze i na oczach policjantów podarł to wezwanie, zrobił wielką scenę, powiedział, zaczął wy wykrzykiwać jakieś rasistowskie hasła w ogóle nie wiem. Z jakiego powodu? W końcu trafił na odwyk w klinice w Minnesocie i po wyjściu w zamieszkał z matką. Zły pomysł. <laughs> Nigdy nie wracajcie do rodziców, jak macie, nie wiem, jak już się wyprowadziliście. Nie no, bez przesady, jak macie kończyć na ulicy. Wrócił to dobrze, ale to się źle kończy. Jakbyś teraz wrócił. Do swojego rodzinnego miasta, to ty byś normalnie chyba nie wiem, tam normalnie zaraz byś odjechał Nie wróciłbym, nie. No ale jakbyś musiał wrócić, to byś tam zdziczał po prostu, tak? Jak już się raz spróbuję in jakiejś innej rzeczywistości i potem powrót do tej samej. Ciężkie to jest to takie. Jest. I się czujesz jak Na porażka. Bo ciężki jest tydzień Wiesz. taki w domu. No, ale to jest... Czujesz jak porażka, <głos> <głos> jak wrócę do domu. Ja lubię jeździć do domu, nie wiem o czym ty mówisz. No, ale teraz przenosimy się do 26 sierpnia 1986 roku. E, około 6.30 nad ranem, rano, Rody. dla mnie to jest nad ranem. Środek nocy, początek. Rowerzyska jadąca przez Central Park znalazła częściowo nagie zwłoki kobiety. Pod drzewem leżały. To była mama. Nie. Nie. Okej, okay, dobra. Na szyi miała czerwone ślady, była pokryta zadrapaniami i ugryzieniami. Jej lewe oko było spuchnięte, a paznokcie były pośnieczone i połamane, świadczące o tym, że się broniła przed atakiem. I wokół miejsca znalezionych zwłok zaczęli się zbierać gapie, tak? To jest Central Park. <grym> no i w tym tłumie był Robert Chamber. I kobieta miała też Odsłonięte piersi, i majtki znaleziono 50 metrów dalej, czyli tak, jakby coś o podtekście seksualnym, albo takim, uh -huh. że ktoś ją próbował poniżyć, tak? Pośmiertnie. No i autopsja wykazała, że została uduszona około godziny wcześniej, zanim została znaleziona. I też wykazano, że krótko przed śmiercią została zgwałcona. O co chodzi? Wieczór wcześniej, poprzedniego wieczoru. Robert Chambers imprezował w barze Dorian's Red Hand, gdzie spotkał się ze swoją ówczesną dziewczyną Alex Kapp. Poznali się, kiedy Alex miała 16 lat, a on 19 lat. Chwilałabym, jak dorosłe osoby się nie spotykają z nastolatkami. <grym> Moje zdanie. Szczególnie po ostatnim odcinku. Uch. No. <grym> No i Alex od razu się w nim zakochała, był też jej pierwszym partnerem seksualnym, ale nie miała pojęcia, że on sypiał też z innymi dziewczynami, na przykład z Jennifer Levin, Niejako. Co to za Jennifer? Kim jest Jennifer? I w tamtym czasie Robert pomieszkiwał u, u niej, u tej Alex, <gdy> kiedy jej rodzice 6, wyjeżdżali. -latki tak, miesz... i rodzice okay. wyjeżdżali są w jakieś delegacje, i on sobie u niej pomieszkiwał. I pewnego dnia w środku nocy powiedział, że musi wyjść. I poprosi ją o pieniądze na taksówkę, no bo wiemy, on nie ma hajsu nawet, nie ma pracy. I ona mu dała 5 dolarów. Laska. Szesnastolatka <laughs> go utrzymuje, tak? Laska jakby, do no, hallo, to nie w tę stronę działa. <laughs> Kiedy wyszedł z jej mieszkania, zauważyła, że w portfelu brakuje jej pieniędzy. I postanowiła skonfrontować się z nim kolejnego dnia właśnie w barze, w którym przebywał. I tego wieczoru Robert przyszedł bardzo późno i przychodził obok Aleks, obojętnie jakby w ogóle jej nie znał, kompletnie okay. ignorując ją. Bo ona chciała porozmawiać, dlaczego jej ukradli pieniądze. Gdzie moje pieniądze za las, ja się pytam. I w pewnym momencie jego druga dziewczyna, Jennifer Levin, podeszła do Alex i przedstawiła się jej i powiedziała, że powinny się zaprzyjaźnić. I obie były kompletnie nieświadome, że on sypia z nimi obiema. Po prostu się poznały na imprezie, tak? Gruba, ale będzie gruba. Drama. Drama. W końcu e, wściekła Alex, rzuciła w Roberta paczką prezerwatyw i powiedziała, że nie będziesz już ich ze mną używał. Wow, ale to jest takie zachowanie szesnastolatki trochę. Wyjęła kartę pułapkę, seks. No i wyszła z baru, co Mocno poirytowało Roberta. Jakby zlewał ją cały wieczór i teraz jest wielce obrażony. Ale Wyjęła kartę pułapkę. Ona po prostu, wiesz, poniżała go tak przed ludźmi innymi. Nie tak? spodziewał się, że gówniara no. takie coś zrobi? Trzeba uważać na gówniary. Mi się jakby, bo to jest już taki jakby, wiesz, mi się wydaje, że ona też poczuła, że ma taką moc ze względu na to, że to. Ona, jakby finansowo, jego musiała mhm. wspierać. To jest już taka inna dynamika całkiem. I ona miała prezerwatywy. No, jego nie stać. Jego queen shit zrobiła. I no. wyszła, zrobiła scenę. Wszyscy się patrzyli. Mhm. Yes. Ale jakbym takie coś zobaczyła, ów. Łof, ja bym klaskał. Ja tak... tak, yes, girls! Yes. yes, queen slay! slay. No. no. Tak by było. I około 4.30 nad ranem widziano Roberta opuszczającego bar ze swoją inną dziewczyną, Jennifer, tak? Głupia. I szybko udało się, że to powiedzieć w tym momencie, ustalono, że tożsamość ofiary z Central Parku, którą była 18-letnia Jennifer Levin. <głos> <głos> no. <Odczekaj> to głupie. <noise> no ale dalej, jakby, no, jak ja bym był kobietą. Ale ja nie wiem, czy ona była świadkiem tego, co się wydarzyło. To, nie? że oni byli w barze razem, no to. Oni tam po prostu ze znajomymi byli. Ja no nie dobra, wiem, co ona powiedzmy, że nie widziała. No, okay. nie Była widziała. w Kiblu. Albo jej ktoś powiedział. Domyślam Na pewno ktoś by jej powiedział. No. No. I policja bardzo szybko dowiedziała się od świadków, że widziano ją wychodzącą z baru z Robertem. Mhm. I od razu udali się do jego domu w celu przesłuchania na twarzy i rękach miał świeże zadrapanie Aha. i powiedział, że bawił się z kotem. To ten kot chyba się nie chciał z nim bawić, skoro jest cały podrapany, tak? Wystarczy, ja... że raz ci podrapie kot i już się nie chcesz z nim bawić. Nie, ja tak nigdy nie miałem. Ale to nie, jak mam Ale... wtedy takiego agresora, to lepiej je odstawić na chwilę. Ja kiedyś, jak byłem mały, mój ojciec pracował w takim u swego kolegi, którego mhm. nazywałem wujkiem, bo oni byli mega blisko. Przyjaciel, powiedzmy, mhm. że to jest przyjaciel. I oni pracowali razem jako mechanicy samochodowi. No i oni mieli psy. I mieli też koty. Mm -hmm. I one tak się średnio lubiły, te, te zwierzęta. I ja byłem taki mądry. Jak psy z kotami. Taki byłem mądry, że ja zobaczyłem, że ten pies Wilczur biegnie. I ja miałem kota w, w ręku, nie? No i ten pies biegł, dlatego że miałem kota. I żeby ten pies nie dostał się do tego kota, to ja podniosłem tego kota nad głowę. Tak, tak wiesz, tak w ręce. I ten kot się przestraszył tego psa, no. nie? Bo ten pies to w ogóle nie chciał atakować nagle. Jak on mi wbił pazury w głowę. Dosłownie miałam takie sznyty, prawie mi oczy wyjął ten kot. Nie? Masakra. Uwielbiam koty. Ja też. Ja lubię wszystkie zwierzęta. Kocham zwierzęki. koty. No więc tak, bawił się z kotem. Ten argument jest inwalidą. Zabrano go więc na posterunek w celu dalszego przesłuchania, no bo coś tu się, coś tu śmierdzi. I jego historia się zmieniła, oczywiście, kilka razy, uh -huh. czyli wiadomo, że kłamie. I powiedział, że jego kot miał jednak obcięte pazury. Co? No mogli sprawdzić od razu w domu, nie? A, że sprawdzili kota, to Nie, on tak? powiedział, że obciął mu pazury, że to nie była prawda. Sam powiedział, że to nie była prawda. To, po Bo, to policja mówił, nie to, musiała nic zrobić. Po pierwsze, po co to mówił w takim no razie? To jest takie. Pierwsze, co mu do głowy przyszło, tak? Okay. I powiedział, że. Rzeczywiście widziano go, jak wychodzisz Jennifer, bo ją odprowadzał do domu, tak? Mm -hmm. i Ale najpierw powiedział, że ją pod jakiś tam sklep odprowadził, a potem się okazało, że jednak, jednak trochę dalej ją odprowadził, że ona poszła kupić papierosy i wtedy wrócił dopiero do domu. Ale Jennifer nawet nie paliła papierosu, więc gdzie ty brniesz w ogóle? <noise> I w jego ostatecznej wersji wydarzeń powiedział, że po opuszczeniu baru Jennifer chciała uprawiać z nim agresywny seks. Wow. Związała jego ręce swoimi majtkami, w sensie jak byli w Central Parku. Aha. I zraniła jego genitalia w jakiś sposób w taki, że on się wściekł, od razu rozwiązał szybko ręce i odtrącił nie... ją, przypadkowo ją zabijając. Tak Tylko miał... nie jego gonady, no, do chuja pana. Ugryzła go. Ugryzła mnie w moje jądra. I tak ją odepchnął, słuchaj, tak ją pchnął od to drzewo, że się udusiła. Udusiła tak to się. Działa. Majtki jej spadły. Tak. Wszystko. To naleciała, jak nie wiem, jakby w nią walnął jakimś. Tak. Jak, jakimś, nie wiem, laserem, czy tak. co? I jeden z prokuratorów okręgowych, który był obecny podczas przesłuchania, powiedział, że jest, że Robert jest pierwszym mężczyzną, którego zgwałcono w Central Park, aż nieprawdopodobne. Co, nie? To jest niemożliwe, ale okej. Okay. <grypt> no, no na pewno nie był pierwszym, ale no. y, 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 mężczyźni o wiele rzadziej zgłaszają takie rzeczy tak. na policję. A tylko on powiedział, że pierwszy raz słyszy, <grypt> że mężczyzna został zgłoszony w Central Parku. No bo tam dochodzi bardzo często do Gwałtów, niestety, no bo to park, taki wielki. Las w środku niebezpiecznego już miasta, w sumie nie. No to nie ma gorszej opcji. Uważajcie na parki w nocy, bo to nigdy nie wiadomo. No. Pierwsze, ten scenariusz był bardzo nieprawdopodobny, bo Robert był 30 cm wyższy, dwa razy cięższy od niej. To, to jest naprawdę... Ja sobie nie wyobrażam, żeby unieruchomić kogoś takiego jak na przykład mój brat. Mi by się nie udało go no tak wywiązać. No bo twój brat to taki trochę byku jest. No ale powiedzmy, no, no, on nawet nie jest dwa razy cięższy ode mnie. Jest jakieś 15 centymetrów wyższy no i nie jest tak półtora razy cięższy ode mnie. No ale jest byku. Ale bym go w życiu nie... wiesz, Nie, on by się zaraz uwolnił i spokojnie bym je mógł zabić, tak? Pozdrawienia dla mojego brata. Tutaj nic nie sugeruje. <grymianie> Spokojnie mogłem je zabić. <grymianie> Mówię ci ma to jak w garści. <grymianie> Takie łatwe. No więc y, Robert został oskarżony o morderstwo drugiego stopnia, a jego obrona, obroną był nieszczęśliwy wypadek. Ja pierdolę. <grymianie> Porażka. Masakra, że komuś to przez usta przeszło. No nie. Komuś, jakiemuś... Że ktoś A, to napisał. Wiesz, gdzieś. komu tak przeszło przez usta? Jego obrońcy. Jack Littman się nazywał. I on starał się przez cały proces przedstawić Jennifer w jak najgorszym świetle. Wiadomo, oczywiście. Wiadomo, trzeba zaatakować ofiary, tak? Bo ofiara jest sama sobie winna. Mhm. No na pewno. Po prostu w, dosłownie wprost powiedział, że Jennifer była puszczalska, że miała dziennik, w którym pisała o swoich seksualnych doświadczeniach, które stały się od razu karmą dla wszystkich mediów. Zaczęli wymyślać nagłówki w gazetach takie jak: Jak Jennifer prosiła się o śmierć, albo seksualne igraszki poszły za daleko. Obrzydliwe. Takie coś po śmierci młodej dziewczyny pisać, to ci. Dziennikarze, co to, to pisali te nagłówki, to powinni nas zbity ryj być wywaleni z, z tych swoich szmatławców, bo to na pewno nie były jakieś gazety, które były jakieś szanowane. To kompletnie wyobrażasz sobie taką sytuację w, tym, w tych czasach. W życiu by tak nie było. W niektórych krajach by było. No. Coś <laughs> mi się wydaje, że niestety dalej tak jest. Szkoda, gadać. Oczywiście on otrzymał również swoją ksywkę. Jonderko. Morderca elegancik. 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 W... Że co, taki ładny chodzi, ubrany. Tak, że do dobrych szkół w ogóle. Nie, żeby w ogóle. Przedstawiamy go jako byłego ministranta, zadbanego mężczyznę, wyglądającego jak, niemal jak Robert Kennedy, ześwietlaną przyszłością. Ja, ja to znam, ja znam te sprawę Znasz, w ogóle. No. Bo ja już no. tylko zamykam oczy i, i widzę jego ryj. No. Ja już wiem kto to jest. Już no. mam takie flashback jak, z, z, jak te wiesz z, z Wietnamu. Z Wietnamu. <laughs> tak, tak. Jak ten mem, nie że byliśmy w Wietnamie. Nie, nie byliśmy w Wietnamie. Na, na tej pewno wojnie. Nie na wojnie. O nic. No. Także nie wspominając y, o tym w sądzie, że jest złodziejem narkomanem i wywalono go z uczelni. Za to, że I wcale nie go... był taki przystojny. Dla mnie jak placek wyglądał. wyglądał. A dobrze. ja się znam. <laughs> <laughs> Także Robert aplikował o ustalenie kaucji. Zanim zacznie się proces, którą poparł arcybiskup Theodore Edgar McCarrick, który był jego ojcem chrzestnym. Oczywiście, że Oczywiście. kościół katolicki to podziela. Tak, no jak to kurwa inny. I rodzina, i właściciel baru, w którym w ogóle tego wieczora on był z tymi dziewczynami, oni zapłacili kaucję. Dlaczego właściciel tego baru wpłacił kaucję? Nie rozumiem. Może to był jakiś znajomy jego, ale mimo wszystko i przez dwa lata przed rozpoczęciem procesu był na wolności i w trakcie oczekiwania na ten proces, jeden z tabloidów otrzymał nagrania z imprezy, na której bawił się Robert Aha. a to w ogóle wtedy się jeszcze na kasetach wszystko nagrywało i na tym nagraniu, na, na tej imprezie Robert y, dusi się swoimi rękami wydając odgłosy dławienia Okej. Okay. przypominam, że udusił Jennifer On też jest w filmie, jak wykręca głowę lalce Barbie i śpiewa Ups, chyba ją zabiłem. A wokół niego zebrały się dziewczyny w samej bieliźnie, jak to robił. No, więc e, proces rozpoczął się 4 stycznia 1988 roku i trwał 13 tygodni. Jak się okazało, rzekomy, erotyczny dziennik Jennifer nawet nie istniał. Nawet jakby istniał, jakie to ma znaczenie. Ja sobie mogę napisać dzisiaj, że Mateusz, mój współlokator, gotuje cały czas brokuły i śmierdzi w całym mieszkaniu. To nie, nie znaczy, że to jest prawda, tak? Nie gotuje. No go. właśnie. Wiesz, to mi. Wie, w, dla mnie zawsze takie dzienniki i w ogóle pamiętniki to są dziwne dowody. No bo każdy może sobie napisać, co chce w takim no. dzienniku, nie? Ja na przykład pisałam, że będę żoną Tomaka Ulica, jak byłam mała, nie? <laughs> czy, czy jestem dzisiaj żoną Tomaka Ulica? No, i niedługo ślub. No, a ktoś by mnie, nie wiem, zamordował i znalazł mój dziennik. Yy, tutaj już ustaliliśmy, że mój brat mnie zamorduje, prawdopodobnie. Znaleźliby mój dziennik i przeczyta przeczytali, przeczytali to. Tata? I od razu by musieli przesłuchiwać Toma Kaulica. Od razu, no. od razu dzwonił do niego. No, ale ten dziennik nawet, nawet nie istniał. A na jego podstawie takie nagłówki w gazetach o niej robiono. To jest normalne, tak? To była tylko plotka, oczywiście stworzona przez prawników jego, żeby oczernić ofiary. Wiadomo. E, też grupa osób zebra zebrała się przed sądem w celu obrony Jennifer i sprawiedliwości dla niej, tak? Protestowali, że ona nie jest żadną tam, cokolwiek o niej tam mówią. Tylko normalną dziewczyną, która została zamordowana w parku. I lekarz medycyny sądowej zaznał, że pęknięta naczy pęknięte naczynka krwi nosi dookoła oczu. Świadczą o tym, że uciskano jej szyję. Świadczyło, że została zamordowana wskutek asfiksji uduszenia. Tak. Ciało nie kłamie. Nigdy. I po dziewięciu dniach obrad jury nie potrafili podjąć decyzji i zgodzono się na ugodę. Robert przyznał się do zabójstwa pierwszego stopnia zabójstwa, nie morderstwa, tutaj podkreślam, czyli tak jakby to był wypadek. I musiał również przyznać, że zamierzał skrzywdzić Jennifer, że to nie był wyp jakby wypadek, nie? Okay. No ale to wtedy. To jest morderstwo, tak? Skoro było z premedytacją. To się samo w sobie wyklucza. Co to za ugoda w ogóle? On jest biały, nie? Oczywiście, że jest biały. I został skazany na zgaduj i z 15, Piętnaście 15 lat. Co ty zgadujesz na realnie A Ale to jakby na wolności, to był na wolności, to się nie liczy do. do no, 15. no nie, nie. No jakby był w więzieniu to by się liczył do wyroku, ale był na wolności ale i imprezował zjebali? sobie i wyrywał głowy lalkom bardzo, jak tak? zjebali mu zjebali mu, tak to by miał już dwa lata z głowy, no, a tak to nie dość, że hajs przypierdalili na tego darmo zjada szkoda słów, no Chambers miał ogólnie w więzieniu szansę na skrócenie wyroku, ale wdał się w bójkę z jednym ze strażników. O nie. Zostały mu także dodane zarzuty za posiadanie broni i narkotyków w więzieniu. B wow. Broń i narkotyki w więzieniu, co to za więzienie? Było? I pięć lat swojego wyroku spędził w izolatce. <grym> no bo jak tak wdaje się w bójki, handluje czymś, no to tak to się kończy. <grym> Aż tak bez przerwy? Razy. Chyba tylko jak no, jakieś posiłki, czy tego typu rzeczy, nie? A tak no. to siedzi cały czas w celi sam. Wow. I w dniu wypuszczenia go z więzienia, media czekały oczywiście godzinami, żeby go przesłuchać, jak tylko wyjdzie. I tego samego dnia udzielił wywiadu dla programu Dateline. Super podcast. <noise> znaczy, to jest program telewizyjny ogólnie o takich właśnie uh -huh. kryminalnych sprawach. I on dalej zarzekał się, że to był nieszczęśliwy w wypadek. I zaprzeczył, że jakiekolwiek miał problem z dyscypliną w więzieniu. Jakby nie miał, to by nie wyszedł po 15 latach, tylko wcześniej. I rodzina Jennifer wniosła pozew o zadośćuczynienie i każde pieniądze, które otrzyma z jakichkolwiek filmów, książek, dokumentów na temat sprawy, musi przekazać rodzinie ofiary. Aha. Wszystkie, oczywiście, logiczne to jest dla mnie. I 10% ze wszystkich pieniędzy, jakie kiedykolwiek zarobi w jakiejkolwiek pracy. Musi mało. Musi przesyłać. Za mało. 30. 50. I. Mama Jennifer Ellen została aktywistką na rzecz praw ofiar i pomagła. 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 <grych> I pomogła w ustaleniu kilkunastu nowych praw. I Robert po wyjściu z więzienia zamieszkał w Dalton w Georgii. W Stanie Georgia ze swoją dziewczyną Sean Cowell, która była na tym filmiku z lalką Barbie, tam tańczyła w bieliźnie obok niego. Fajna obrzydliwe. To w sumie warci są siebie, tak? No. I po kilku miesiącach przeprowadzili się z powrotem do Nowego Jorku. Robert zaczął pracować u przewoźnika limuzyn, później przy jakiejś tam produkcji grawerunków na trofeach. Ok. Taka, no tylko taka praca fizyczna, on nic nie skończył żadnej szkoły, no to przecież to on był Uczony prawie jak Robert jest. Kennedy, słuchaj. On jest minister ten. ten, I y, Linda Fershtin, która była oskarżycielem w trakcie procesu, zeznała, że nie wierzy w jego przemianę i będzie się przyglądać jego poczynaniu w najbliższych latach. Ona też często właśnie broni y, ofiary. Tak w książce właśnie Johna Douglasa jest opisane, że ona bardzo często broni ofiar właśnie gwałtów i przemocy ze strony mężczyzn, więc Super to jest. tym się specjalizuje, tak? I jak się okazało, nie musiała długo czekać, bo w listopadzie 2004 roku Robert został zatrzymany za jazdę z zawieszonym prawem jazdy, czyli nie, nie, miał, nie mógł legalnie tak jeździć, tak? I po przeszukaniu jego samochodu znaleziono kilka pergaminowych kopert z nieznaną substancją w środku. 29 listopada został oskarżony o posiadanie kokainy, heroiny i wykroczenia związane z prawem jazdy. W lipcu 2005 roku przyznał się do winy przed sądem i został skazany na 90 dni aresztu i 200 dolarów kary pieniężnej ale że spóźnił się godzinę na przesłuchanie, to dołożono mu 10 dni. Porażka od początku do końca. I 22 października 2007 roku został ponownie aresztowany w swoim mieszkaniu za handel narkotykami i za utrudnianie aresztowania. Prokurator właśnie ta Linda Fershtin skomentowała to mówiąc Nie jestem zaskoczona. My też nie. I Robert ze swoją dziewczyną zostali oskarżeni o prowadzenie działalności narkotykowej w swoim mieszkaniu. Tym razem za obronę wziął swoje zdrowie psychiczne. E, <grymne> mówiąc, że zaczął brać narkotyki, jak miał 14 lat i jest nieuleczalnie uzależniony od substancji. To okay. się idzie na odwyk, a nie zaczyna się handel narkotykami. Trochę w drugą stronę poszedł. I to tak siedział tam do 15 lat w więzieniu i nic nie brał, i co. Znaczy, no przecież nie, no też miał, miał jakiś tam miał. dostęp do narkotyków. No, to pewnie nie było. Jak on tylko za zabójstwo poszedł, to on nie poszedł do jakiejś zaostrzonej regorzy, tylko do jakiegoś takiego. Na no, ładne nie? oczy, może Nie tam większość osób za jakieś yy, przestępstwo narkotykowe siedziało. Wątpię, że tam jest morderca obróżnego byli. I w 2008 roku został skazany na 19 lat więzienia. Uwaga! Ameryka, kraj, gdzie dostaniesz więcej za posiadanie, za handel narkotykami niż za morderstwo. Brawo. Fajnie. Ze skrajności w skrajność, bo w tamtym tygodniu w Kanadzie tutaj się bulwersowaliśmy, burwe jakie ma mają łagodne wyroki, a tak, tu... Tu i tu jest jakby nie, nie ma Ale sprawiedliwości. Ale handel narkotykami? 19 lat? To nie był jakiś, nie wiem, mafiozo. Ale tak jest, jak są te osoby, które, które wpadną w ten handel narkotykami... Zazwyczaj to są takie osoby, które po prostu albo zostały wychowane w takim środowisku, no. nie mają możliwości rozwoju, tak jak jego mama mu dawała. No akurat. właśnie o to chodzi, że on miał wszystkie szanse tak, do rozwoju. I żadnych szanse, nie skorzystał. Z niczego nie skorzystał. Także najwcześniejsza data, kiedy zostanie wypuszczony, to jest 25 stycznia 2024, co dwa lata. później w 2026 go wypuszczą. No to jeszcze możemy o nim usłyszeć myślę, że usłyszę. Alex Kap, która tego wieczoru zerwała z Robertem, wiesz, ta dziewczyna która rzuciła w niego tymi prezerwatywami Queen, queen. <laughs> dzisiaj <laughs> jest aktorką wow no. i na początku ją widziałem. nie jest jakąś znaną aktorką <laughs> ja jej nie kojarzę przynajmniej, nie wiem, nie widziałam w żadnym filmie ona chyba gra takie jakieś drugotrzecioplanowe role, więc i tak super nie ogromnie no. nigdzie. I ogólnie na początku sprawy, tego procesu. Najbardziej znana z dzidzi Tata. Co? Gigi tata. W, gościnnie w serialu jeszcze. Gościnnie w, w serialu Didi Tata. O, dwóch i pół to znam. Polskie, polskie tłumaczenia tytułów to, tu, to no. naprawdę. To się na, po angielsku to się nazywa Baby Daddy. Baby Daddy. Didi Tata. tata. Yeah. I to trwają. Zamiast 20... to nazwać, kuźba Tatusiek. Nie lepsze by było tatusiek. Dzi, tata. <grystanie> no, więc na początku sprawy, procesu, ogólnie jak, jak to wszystko się wydarzyło, to obwiniano ją za śmierć Jennifer. Okej. Okay. Mówiąc, że gdyby nie rozzłościła Roberta, to by nie skrzywdził Jennifer. Jakie oni mają w ogóle problem z kobietami? <grystanie> Wszyscy! To jest po prostu taka czysta, to jest taka czysta mizoginia Tak. Takie, to, to jest, jest wina. To jest najbardziej bulwersująca sprawa, tak. jeżeli chodzi ty o. Ty się o... źle ubrałaś, ty się źle tak. zachowałaś, ty źle kurwa zrobiłaś, źle siadłaś. Ona miała źle 16 lat! Źle rzuciłaś nie w tą stronę kondomami. I sama Alex na początku, jak to zakochana nastolatka, wierzyła w wersję Roberta, który twierdził, że to był wypadek, i ona sama nie chciała brać udziału w procesie, ale trochę też rodzice jej powiedzieli, że ja żeby to się po niej mieszała. Proszę. No, ale to rodzice za nią decydują, a nie ona. Więc. Ale ona w ogóle jakby nie wiedziała kim jest Robert. Ona nie wiedziała, że jest narkomanem, nie wiedziała, że kradnie, nie wiedziała, że sypia z innymi kobietami. Nic z tego nie wiedziała. Ja bym po prostu się była zakochaną nastolatką. Pierwszy tak? w sądzie. No. Zaznawałeś kiedyś? Nie. Ja zaznawałem. Super. W sądzie rodzinnym zaznawałem. No. Ale nie w mojej sprawie, jak coś. No i kiedy wyszedł za kaucją wtedy przed procesem, to spotkała się z nim. Okej. Okay. I okłamała rodziców, że idzie do galerii sztuki, ale udała się do jego mieszkania. Okay. I nadal myśląc, że cała sprawa to jest, wiesz, wypadek, tak? Uh -huh. Będąc naiwną nastolatką. Nastolatką? Jak... A, bo to było to wtedy, było jak, wtedy on jak on na... wyszedł przed procesem Dobra, za... bo ja pomyślałam Nie, bo teraz. Naiwna nastolatka. Nie, no wtedy no. to było, wiesz. Okay. Ile on tam siedział w tym areszcie? Pewnie parę dni okay. tak? Okej, okay. okej. No i zostali sam na sam, i ona zaczęła czuć taki niepokój, i wybiegła z tego mieszkania. I, I dobrze. I u, gdzie od razu się przyznała rodzicom, że ubyła u niego. I zaczęła płakać ze strachu, i po tym już nigdy więcej się z nim nie kontaktowała. I, Bo i by trzeba, była następna. Trzeba ufać <laughs> swojemu instynktowi I też. Kobietom. I dopiero po 30 latach się wypowiedziała publicznie. Więc już po tym dawno po jego drugim aresztowaniu. I powiedziała, że tak udzieliła takiego wywiadu, i powiedziała, że Jennifer została zamordowana dwukrotnie przez Roberta, a później przez media. I, no, tak było. I nie chciała o tym rozmawiać wcześniej, bo nie chciała jakby sprzedawać swojej historii, zarabiać na tym. Nie chciała też być oceniana za to, bo tak jak na początku, że ją oskarżali, że ona sprowokowała, tak? Roberta? To jest jakiś paradoks w ogóle? Jakby wiesz, widzisz, co się stało z nią. Zafiarą. No. I ty masz jeszcze wyjść i powiedzieć, do, dostać, że tak powiem, rekoszetem, tak? No to nie ma co się jej dziwić, że się bała, tak? No, nie chciała też, żeby kreowa, kreowano jakieś plotki o tym, ile zarobiła za, to, za ten wywiad, chociaż nie zarobiła nic. Mhm. I po tych traumatycznych wydarzeniach bardzo się wycofała i często zaczęła po prostu imprezować, ale w taki, wiesz, bardzo destrukcyjny sposób. Mhm. I w końcu po ukończeniu liceum wyprowadziła się do Los Angeles. Nadal czuła się jak taka, wiesz, bezużyteczna osoba. I dopiero po wielu, wielu latach zrozumiała, że tak nie jest. I dzisiaj, y że ona też była jakby ofiarą pobieżnie tego, co się wydarzyło no i stara się wychować swoje ma dwie nastoletnie córki, miała te parę lat temu, bo już są starsze żeby podejmowały lepsze decyzje niż ona dziękujemy, że jesteście tu z nami, zapraszamy na social media podcast na martwo do oceniania, do pisania maili i do usłyszenia za tydzień, do usłyszenia Pa. pa